Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ostrej Jazdy po Patelniach. Jest to pierwszy film, który kręcę w tym roku. I postanowiłem Wam w tym filmie pokazać, jak zrobić taki bardzo prosty sernik. Robię go dość często. Jest to naprawdę bardzo prosta i szybka sprawa jak na sernik. Więc zaczynamy. Warto mieć takie urządzenie, które wyrabia ciasto. Uprości nam to bardzo życie, a jeśli takiego urządzenia nie macie, no to trzeba będzie się pobawić ręcznie bądź jakimś mikserem. Tutaj mam 7 żółtek. Do tych żółtek dodaję szklankę cukru. I pół kostki masła, które powinno być dość miękkie. O, w ten sposób. Teraz całość przykryję i będę to ucierał. Na taką jednolitą masę. Czasu nie należy żałować, to musi być naprawdę porządnie utarte, jeśli chcecie, żeby ten sernik ładnie wyszedł. Po około 10 minutach masa jest już wystarczająco utarta, więc pora na kolejne składniki. Teraz dodam tutaj kilogram mielonego twarogu. Ja idę na łatwiznę i wrzucam taki gotowy, ale jak ktoś chce się pobawić, to może sobie oczywiście kupić zwykły twaróg i go zmielić. Następnie 100 g namoczonych wcześniej we wrzątku rodzynek. Teraz dodam jeszcze taką kandyzowaną skórkę pomarańczową. Pół opakowania, czyli 50 g. Teraz 2 opakowania budyniu waniliowego. Można użyć mąki ziemniaczanej, ale budyń doda nam tutaj jeszcze aromatu. Takie opakowanie ma 40 g, czyli łącznie 80 g budyniu. No i teraz jeszcze dodam łyżkę stołową takiej pasty waniliowej, którą można kupić w lepiej zaopatrzonych sklepach, a jeśli tego nie macie, to możecie dodać po prostu taki aromat do ciasta, waniliowy bądź śmietankowy. No i teraz ciąg dalszy wyrabiania. Ciasto jest już wyrobione. Jest fajne, jednolite, bardzo kremowe. No i teraz zawartość tutaj tego pojemnika przełożę sobie do większej miski i za chwilę będziemy działać dalej. Jak widzicie, założyłem sobie tutaj teraz głowicę do ubijania białek. No i te białka, które wcześniej sobie odłożyłem z tych 7 jajek, które tutaj wykorzystuję, muszę teraz sobie ubić na sztywną pianę. No dobrze. Piana się ubiła. Więc teraz musimy połączyć
zawartość tutaj tej miski, w której mamy ciasto i pianę. W tym celu pianę przekładamy. Trzeba pamiętać, że nie należy łączyć ubitego białka w ten sposób, że to ciężkie ciasto wrzucamy na pianę, tylko zawsze lżejsze dodajemy do cięższego. I teraz musimy to delikatnie wymieszać. Ok, moja masa sernikowa jest gotowa. Tutaj przygotowałem sobie tortownicę. Wysmarowałem ją masłem i wysypałem bułką tartą. Można użyć do tego wiórków kokosowych, ale ja niestety na chwilę obecną nie posiadam. Ciasto przelewam do tortownicy. Piekarnik w międzyczasie rozgrzany do 190 stopni bez termoobiegu i wrzucamy serniczek do pieca na półtorej godzinki. Trzeba pamiętać o tym, żeby tortownica wypełniona była ciastem maksymalnie w 2/3 jej wysokości, ponieważ serniczek nam tutaj trochę urośnie i dzięki temu, że nie będzie ona napełniona do końca, nie wypłynie. Mój sernik już powoli dochodzi, więc pora przygotować lukier, którym go poleję. Tutaj w misce mam około 5 czubatych łyżek cukru pudru. Wcisnąłem sobie do niego trochę soku z cytryny. Teraz odrobina gorącej wody. I mieszamy to aż do uzyskania pożądanej konsystencji. Lukier nie może być zbyt rzadki, ponieważ Wam spłynie z ciasta. No i nie może być również zbyt gęsty, ponieważ nie da się go rozprowadzić. Ja dodam tutaj jeszcze trochę wody. Trzeba to robić stopniowo, żeby nie przesadzić. A gdy coś nie wyjdzie, to zawsze można dodać albo więcej cukru, albo wody. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. Serniczek już się upiekł. Zaraz ustawię kamerę tak, żeby było widać go w całej okazałości. Wcześniej podałem Wam błędną informację co do temperatury. Nie 190 stopni, a 170. I po półtorej godzinie trzeba po prostu patyczkiem sprawdzić, czy ciasto już jest dobrze. Wkładamy po prostu drewnianą jakąś wykałaczkę czy patyk od szaszłyka. I po wyjęciu patyk powinien być suchy. Jeśli jest suchy, to znaczy, że sernik jest gotowy. On po wyciągnięciu na pewno trochę opadnie, ale to jest normalny objaw.
Ciasto smarujemy lukrem. Odstawiamy do wystygnięcia i możemy jeść. Efekt końcowy, jak zwykle, pokażę Wam na zdjęciu i życzę Wam smacznego.